Cześć, z tej strony Jagas, 19 widzów w kolejnym filmie z gry Gothic na nowym obozie. Haha, jestem najemnikiem i zastanawiałem się właśnie przed nagraniem filmu, żeby spróbować wejść do tych przeklętych harpi i próbować je pokonać pojedynczo. Oczywiście pojedynczo, nie jak się wszystkie naraz na mnie rzucą, to będzie wtedy okropne, jak się wszystkie naraz rzucą, więc wyciągamy topór orków i spróbujemy pokonać te gówna. Teraz tak, pojedynczo chciałbym je lurować. Da się? Jedną bym chciał, jedną. O kurwa, wszystkie naraz, proszę. Dobra, chodź tu. Chodź tu. Dwie poszły. Jeszcze tam jakieś siedziały? Tam dwie były? Nie, cztery są. Jedna mi jest potrzebna, jedna. Chodź się, zbaguj się, proszę, zbaguj się jedna. Nie, nie, dwie naraz do mnie przyszły. Dobra. No. Padła, teraz ta ostatnia. Wal się tych. Ała, to bolało. Weź się, spadaj. Chodź tu. Leci coś z was? Nie, czy jesteś tak totalnie wnerwiające, dobra. Ale udało się, że na koniec poprzedniego odcinka nie chciało mi się ich klepać. I wyglądałoby to mniej więcej tak, nie? Weźmy do 10 sefarisów. Dobra. Sejwik. Dużo tych G już tam jest. W ogóle tu była jakaś skrzynka, czy mi się wydaje? Było tu coś? Nie, tylko kamień. Dobra, no to wracamy. Mamy jakieś misje? Mamy tego, nie? Nie, to jest mój level, mam 20. Jeszcze jeden poziom i sobie broń dwuręczną lepszej, to będzie fajnie. Przed bronią, przed pociskami, przed ogniem to wiadomo. Skradanie się, akrobatyka, magia, brak. Kamień z kamieniu troli. Tak. No to szukamy kamieni dalej ogniskujących. Właśnie, mapka. Pisma. Mapa od Saturasa. Jestem tutaj, czyli kolejny będzie... Jak tam się dostać? Ja musiał pójść przez las, nie? Tam przez las pójść w lewo. Tam jeszcze mi nie było, więc tam pójdziemy i będzie ciekawie. No. Dobra, tak pójdziemy. Trzeba pójść koło starego obozu przez la... Dobra. Dobra, no to lecimy. Ej, tu pełno maczuk. A nie, to jest zbagowane pewnie, da? Tak, bo nie mogę ich przeszukać. Dobra. Ty, a sprawdź, co jest tutaj właśnie. Tu jest. Tu jest nowa kopalnia. Ten? Wolna kopalnia, czy mi się wydaje? Nie, tu mnie będą bić. Ała. Aha, tam są takie rabusie typowe. To co ja mogę. Jak ja mogę ich tam pobić? Dobra, wczytajmy sobie, bo nie chcę mi się tam teraz tych HP odnawiać. Szybko, dobra, lecimy dalej. Tam pójdziemy, jak będziemy mieli lepszy pancerz, bo widziałem jednym strzałem i zadał. Przecież tyle samo obrażeń, co... Dużo obrażeń łukiem mi zadał, nie, że tyle samo. Chyba nawet samo to harpia. Harpia jest bardziej jakby taka... Nie wytrzymała, tylko bardziej wymagającym przeciwnikiem. Dobra, przejdźmy sobie na drugą stronę rzeczki. Podskokach tak zwanie. O, ja i w ogóle widzę, że jedna osoba... Dalej się cieszę, że nagrywam Gothica i tak dalej. I jest fajnie, bo to pokazuje, że ktoś mnie ogląda jednak, mimo że ja to robię dla siebie tylko. Jeszcze ten level wbije i będzie lepsze umiejętności walki, powiem, dwuręczną.
Mam te w ogóle kamienie ogniskujące? Mam. Ile mam bryłek? O, w 3000 bryłek. Ja pierdzielę, to ja już tą zbroję najemnika mogę tego, nie? Jagódka. Nie zapominajmy, że tu ciągle się zbiera itemy. Zawsze się przydadzą te itemy. Chodź tu. No tu chyba będzie biegać z toporem. Czerwojadzie. Ale juchy zostawiłeś. A tędy trzeba przebiec sobie, tam jest las. Dobra, to zapiszmy sobie tuż przed lasem tak naprawdę. Te sierwojady i jaszczury, to mnie tam nawet nie boję się ich, ale warto zapisywać. Pewna sierwojada pójdzie, mimo że jaszczur już na mnie napalił chyba. Nie, nie napaliłeś się na mnie. Próbuję obczaić, jak walczy się. Raz, dwa, trzeci się nie da. Raz, dwa, czekajcie. Raz, dwa, trzeciego nie. Raz, dwa, trzy. A, da się, tylko trzeba tak wysoko go podnieść. No dobra, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy ja tak napierdzielam tą broń na lewo i prawo. Teraz save, bo wchodzimy do lasu, a w lesie będzie ciekawie. Dobra. Widzę topielca. Chodź tu. Dwa topielce. O, dwa strzały w topielca i doszły. To pazury będę zbierał, nie? Nic nie ma z pazurów, o kurde. Tam są jeszcze topielce. Tam jest exp! Ale zaraz tam pójdziemy. Trzeba pójść przez las i zdobyć tego expa. Dużo tu expa jest w tym lesie. Znaczy, no, jako na początkowych levelach trudno jest wejść do tego lasu i przeżyć, nie? Widzicie, ile tego jest. Kurwa, ile tego tu siedzi. Dobra, niech się coś zagruje na mnie. No chodźcie tu. No, agruje się wilczek. Zgaduję, że jak ona nie pobiegnie, to reszta też pobiegnie. Nie, on sam pobiegnie. Stado biegnie. Dobra, jul, oni mi prawie nic nie robią. Jolo. O, przeżyłeś. Exp. Exp jest najważniejszy. Jeszcze te krwiopijce trzeba pobić, żeby nie przeszkadzały luje. Raz. Który drugi? Ty. Dwa. Trzy. Cztery. To są jeszcze kratoszczury. Bezi morderca. O, nie trafiłem. Proste. Tylko pozbierać itemy z tego syfu i idziemy dalej. 8 minut odcinka, ja już powybijałem prawie wszystko. Udaje się. Czyli no, najcięższy chyba był tam ten cieniostwór, nie? Tak naprawdę mówiąc. Bo nie oszukujmy się, chyba go dwa odcinki klepałem, nie? W sensie próbowałem. W końcu tym mieczem śmierci. No i trzeba ogarnąć jeszcze broń ciężką, bo ja się nauczyłem walczyć teraz tą lekką, jednoręczną. Co ona tego? Jest szybka, bardzo szybko nawalam lewo-prawo. Więc no, jest ciekawiej. Może dwójeczkę ogramy jednoręczną, ale któreś podejście, bo wiemy, że w dwójeczce jest dużo modów. Na pewno na returningu postaram się pójść najłatwiejszą drogą, żeby obczaić moda, bo wiem, że returning jest trudny. Mapę potrzebuję. Pismo, mapa od Saturasa. Czyli tutaj prosto i w lewo, dobra. I save po wybiciu tego wszystkiego. A z tymi harpiami było ciężko, nie powiem. Tam jest most, ale ten most istnieje, dobra. O kurwa.
O kurwa, zębacze. Pierdolę, się zesrałem. Chodźcie tu. Jeden tylko. Jeden jest potrzebny mi. Chodź tu. Uff. Uff. Dobrze, że zapisałem. Ty, ale się zesrałem, jak zobaczyłem. Tak trzy nagle naraz mi pobiegły. Dobra, jakieś miksturki? Nie, tutaj mamy te lecznicze zioła uzdrawiające. O, jeszcze to. Mimo, że nie musiałem tego. Save na tym samym punkciku. Dobra, lecimy dalej. Świerwojady kolejne. Tu jest jakaś ruina, widzę chyba jakieś wejście. Lecimy z nimi, co się będę. Cyk, jeden, dwa, trzy, nawet nie zdążyły się zagrować, tak szybko je pozabijałem. Zobaczmy to, co tu się dzieje. Ten most nie wygląda jakoś ufnie. Czyli tutaj, tam się ktoś bije, chyba Gorn jest, halo, halo, coś widziałem tam właśnie. Jakiś topór. Halo, Gorn, z zębaczami się klepie. Co robisz, Gorn? Siema. Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Prawie zrzuciłem talerz, przypadek? O kurde. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak. Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. A co ciebie tu sprowadza? Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną. Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. Dobra. Nie rzuć się na te jaszczury, proszę, rzuć się na jaszczury. Sam się rzucę na jaszczury. No to poczekać. Ja pójdę za tobą teraz. Weź z tym orkowym toporem na plecach. Tam krzepice są na tym. Nie zauważyłem ich. Co tu masz? Oczywiście, że musiały być zębacze. Oczywiście. Mój, o, kolejny level. No i cyk. Większy będzie umiejętność walki bronią dwuręczną. Daj, Sewaris. Moje jedzonko. Moje odnowienie HP. Dobra, lecimy dalej. Kolejne zębacze. Jest lepszy topór, muszę kupić. Gdzie kupię lepszy topór? Co ty robisz? Sam muszę wszystko za ciebie robić, Gorn. Psianki. To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. Najpierw daj mi to zobaczyć. Tu jest napój i skrzyneczka. Klucz. Przemiana chrząszcza. Wytrych, wyszczerbiony topór, niewykończony miecz, bryłka rudy, dużo bryłki. Wilisty pocisk. Udało się też zwiększyć trochę tą moc magiczną.
manę zwiększyć. No. Przecież mam chyba butelkę do many. Esencja zwinności. Szybkości. Esencja... Aha, nie mam. Chodź, Gorn. Nie baguj się na ścianach, proszę cię. Noc się robi, niestety, lub stety. A nagrywa się ciągle, na szczęście. Ale nie będę skakał, bo on mnie zgubi. Co? Aha, czyli mam tam przejść, dobra. Chodź tu. Zjedzenia. No te małe zjemy, zioła uzdrawiające. Save all, bo zębacze to jednak zębacze, z nimi nie można się... Dobra, idziemy. Dobra, idziemy. Gorn. Gdzie on znalazł? Gorn! Czy jesteś na dole? Chyba tak. Czy on poszedł... Czy on spadł? Nie, dobra, idzie, spadł, dobrze. Czy ty kurwa mała. Znowu spadnie zaraz, proszę. Aha, czyli widzę, że tylko gracz może spaść, tak? Ale Gorn, jak ty chcesz tu wejść? Jak? Powiedz mi, jak ty chcesz tu wejść? Co ty robisz? No, zawróci. No, dawaj, dawaj, akrobato. I kurwa, spadł, dobra. Co on zrobił? Idzie. Dobra, to sobie przeszukajmy ten teren. Tu nic chyba nie będzie w tym miejscu. Ale on musi przyjść, bo chyba tu się musi załączyć jakiś film, tego, jakiś dialog. W końcu on za nami ciągle idzie, więc trzeba się do niego wrócić. Dobra, chodź tu, Gorn, ty debilu. Gdzie ty jesteś? Boże, co on spadł do wody? Dobra, spadnijmy też do wody, trzeba też tam pójść, mu pomóc się ogarnąć. Chodź za mną. A, Gornie, Gornie. Dobra, to pójdziemy tu na plażę. Nie, nie nurkuj, Bezi, nie nurkuj. Tych przepisów pójdziemy, przez most przejdziemy. Się zbawiały 4 w jednej, więc... Easy kill. Chodź, Gorn. Z tobą to jak z dzieckiem widzę. No nie! Pierdol. Chodź. No chodź. No chodź tu. Teraz tu. Dobrze pójdziesz, dobrze.
Proszę cię, nie spadli. Ja już tracę na tobie odcinek przez ciebie. Przejdziesz przez ten most, żeby nie było problemu. Kurwa, on nie przejdzie chyba przez ten most. Przeszedł, dobra, chodź. No nie, co on zrobił? No ty debilu, kurwa, no. Dobra, ja... Nie, dobra, próbujemy go wyciągnąć. Weź i nie nurkuj. Gdzie jesteś? Tu jesteś, chodź. Już nie będzie się nazywał odcinek. Gorn, ty debilu! Dobra, gdzieś tu jest przejście. O, tutaj jest na plaży. Kurwa, dał nie tutaj, chodź. No i teraz tu. No chodź. Idziemy tam. No udało się w końcu. Ja pierdzielę. No, no, brawo, Gornie, brawo, ja pierdzielę, aż zapiszę. Dobra. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie... Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. Nie udało się ich otworzyć, tam było napisane. Ja przyjmuję przyszłym. Ale ja mam tego. Muszę tylko manesę odnowić. Bo ja mam chrząszcza. Wiecie, tam jest takie przejście jakby dla chrząszcza. Czwórka. Lecimy jako chrząszczyk. Elo. Morderczy chrząszcz. Tam są zębacze. Jak tu się odnowić? Halo. Jak tu... Co ja zrobiłem? Halo, 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 coś zrobiłem. Co ja zrobiłem? Dobra, szybki load, bo coś kliknąłem przez przypadek i nie wiedziałem co kliknąć. Chyba czwórkę kliknąłem przez przypadek, dobra. Zamknij sobie to, on tego się załączy. No biegnij. Dobra, jemy to krucze ziele z powrotem. Czwóreczka. Dalej chrząszczykiem będziemy. Jak się wychodzi z chrząszcza? Ktoś wie? Dobra, to ja szybko luknę na internetach. No kurde. Jak się przemienić z powrotem w normalnego człowieka? O, od razu znalazłem. Enter. O, dobra. Jak debil. Dobra. Jesteście świadkiem tego, że każdy może się mylić. Dobra. Powrót. Gorn. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę.
To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy iść dalej. Idziesz, idziesz. Dobra, zębacze. Nie to chciałem. Gorn, tam są zębacze. Wiesz, co to znaczy. Już się trzy zagrowały. Chyba nawet cztery. Jazda! Dobrze, na ciebie poszły. Dobra, zobaczmy, co jest tam. I tam jest wejście do jaskini, tu jest wejście do czegoś. Tam chyba będzie kamień, ale pójdźmy sobie tutaj. Tam ja tylko wejdę, bo Gorn nie będzie mógł potrafić. A wejdźmy tutaj, zobaczmy. Jest więcej zębaczy, a ja sobie wezmę pochodnie, odpalę. Dobrze, na ciebie poszły, Gorn. Dobra, jest napój i tą pochodnię chcę wziąć. Idziemy. Tu jest piekielnik. Czy tam coś będzie, czy nie? To jest pytanie. Czy dobrze, że tu poszedłem? Są trzy psianki. Psianka i psianka. Czy tu coś jest? Tam jest, kurwa, cieniostwór. Jolo. Chodź, Gorn, bijemy go. Bo pilnuje drzwi. Gorn! Ruszaj na niego. Dobrze. Lecimy. Cieniostwór nasz. Dobra. Napój. Otwieramy drzwiczki. Są dwie skrzyneczki. Strzały, ruda i strzemiane w zwierzęta mamy. Strzemiane zwierzęta, strzały, ruda. Ej, kamień z którego klasztoru? Już znalazłem kamień? Serio? A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak, muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. Ej, serio, myślałem, że tu jest jakby poboczna część tej... Pierdziele. Gorn, czemu nie wybiegłeś? Gorn, czy ty się zablokowałeś z powrotem? No. Chodź, najemniku. Daj pochodnie. Bez nocy. Tam jest też inne wejście, tam trzeba zobaczyć, co tam jest. Explore przede wszystkim, nie? On się znowu, kurwa, zablokował. O Jezus Maria, gdzie ty się zablokowałeś? Gorn, ty idioto. To jest nazwa odcinka, nie? To jest nazwa odcinka. Czy tam będę musiał pójść sam? Co tu troll robi? Czemu ty się tu zrespiłeś, Luju? O jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. Jolo! Ura! Dobra, Luja, nie zrobię mu... Kurwa, ała. Nie, nie bij mnie! Odwal się ode mnie! Bij Gorna! Bij Gorna, nie mnie! Gorn, zabij go, ile on ma HP? No już mniej. Zabij go! Dobrze. Dobrze, Gorn, dobra praca, dobra praca. O kurwa. Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll. Więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą.
Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy. Też. Ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. Dobrze. Mikstura. Więcej. Więcej. Dobra. Save. Dobra, idziemy tam do góry zobaczyć. Tu są orkowie. Myślałem, że tutaj będzie ten... Dosłownie, że tutaj będzie kamień ogniskujący, bo tu był ten piedestał na, te, na teleportację. Jeszcze tam do góry trzeba zobaczyć. I wtedy będziemy wracać sobie do oboziku, do magów. Daj pochodnie. No nie, bezi, wracaj. Po pochodnie. Czy mogę z nią skakać tak samo jak debil? Mogę. Chcę zobaczyć, co jest tu u góry, bo tu jest takie jakby wejście, to skałka do podniesienia się. Skakuj. 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 Co tu mamy? Da się coś przepchnąć z tego, co widzę? Mogę coś z tym zrobić? Mogę. Co ja mogę z tym, kurwa, zrobić? Tam jest skrzynka. Czy ja tam doskoczę? Na atletyce? Kurwa, debil. Na shifcie się chodzi. Nie, nie doskoczę. Ty jeszcze... Nie, nie przeżyłem. No ja polecam raz, jak grałem w Gothica, zapisałem po zgonie, nie? A miałem jeden zapis jako dzieciak. Nie chciałem z tym zrobić. No jest kolumna i nie mogę nic zrobić. Nie. Wczajmy to. Wiem, że tam jest skrzynka. Dobra, lecimy.